Bardzo prosto. Ja uważam, że zagraliśmy doskonale pierwszą połowę. Byliśmy zespołem, uważam, lepszym. Mieliśmy swoje szanse na zdobycie bramki. Nie zdobyliśmy tej bramki. W przerwie rozmawialiśmy z zespołem, żeby po prostu utrzymali to samo tempo, tą samą koncentrację, tą samą agresywność. No i przydarzył się błąd przy wyprowadzeniu piłki. Na swojej połowie strata piłki Flavia. No, przeciwko klasowemu zespołu kosztuje to bramkę, no i tak się stało. No i później wkradła się nerwowość, znowu indywidualny błąd Mariusza. No i później w sumie mecz był wyrównany w środkowej strefie boiska. Obydwie drużyny próbowały coś jeszcze zrobić, no ale już Göteborg pilnował tego plus dwa wyniku i w sumie my już też nie stworzyliśmy sobie jakichś dogodnych sytuacji, gdzie jeszcze próbowaliśmy zmianami coś tam tempo podkręcić, ale nic się nie udało. No jest teraz w szatni już chłopcy, myślę, regenerują się, czyli wałki, maty, zimna woda z lodem, czyli pełna regeneracja. Lecimy do domu. Ja uważam, że na nasze możliwości ta przygoda z pucharem da nam w dalszej części rozgrywek mistrzowskich. Może jeszcze ten mecz w Szczecinie będzie jakimś meczem ciężkim, gdzie drużyna jeszcze będzie troszeczkę zmęczona tymi pucharami. Ale myślę już później, kiedy będą te tygodniowe przerwy i wskoczymy w normalny rytm, normalnie będzie to procentowało dobrą grę zespołu, bo nie możemy się dzisiaj wstydzić naszego zespołu. I ja uważam, że te doświadczenia z pucharu dadzą nam dobrą grę w lidze i wiele radości i nam, zawodnikom i kibicom Śląska.